Współcześnie znaczenie komputerów jest bardzo duże. Można powiedzieć, że komputery zdominowały nasze życie do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie, jak świat wyglądałby, gdyby wielu znakomitych naukowców nie podjęło trudu ich wynalezienia. Komputery stały się niezbędne zarówno w pracy, jak i w domu. Pozwalają nam na prowadzenie własnej działalności, wykonywanie szkolnych zadań, zdobycie najświeższych informacji z najdalszych zakątków Ziemi, a także na utrzymywanie kontaktu z innymi. Możliwości komputerów z roku na rok zmieniają się, a producenci oferują nam szeroki wybór tych urządzeń. Warto więc dowiedzieć się czegoś więcej o ich budowie. Oto płyta główna. Płyta stanowi bazę, rusztowanie, podstawę łączącą wszystkie elementy komputera. Zapewnia komunikację pomiędzy procesorem, kartą graficzną, urządzeniami peryferyjnymi, dyskiem twardym, pamięcią RAM i każdym innym rodzajem sprzętu. Bez płyty głównej komputer jest jedynie bezładnym zbiorem części. Rozumiesz już, jak ważnym elementem każdego komputera jest płyta główna? Zastanówmy się także, czym są podzespoły systemu komputerowego. Podzespoły systemu komputerowego to elementy składowe komputera umieszczone w gniazdach płyty głównej. W zależności od tego, jak dobierzemy poszczególne podzespoły, nasz komputer może później pracować np. z mniejszą lub większą siłą. Podzespołami są np. karta graficzna, procesor, kość zawierająca BIOS itd. Załóżmy teraz, że mamy wystarczającą wiedzę na temat komputerów i podzespołów. Wybraliśmy się na przykład do Niemiec, by pomóc naszemu koledze w złożeniu jego komputera. Tam jednak trafiamy na inne oznaczenia podzespołów i nie potrafimy się w tym wszystkim połapać. Wówczas raczej trudno byłoby nam złożyć komputer. Inne oznaczenia w Polsce, inne w Niemczech, jeszcze inne w Chorwacji czy na Ukrainie. Dlatego właśnie dostępne złącza mają swoje symbole, które są powszechne i rozpoznawalne na skalę światową. Ma to na celu uniknięcie problemów z identyfikacją urządzeń w różnych częściach naszego globu. Ten symbol to USB, a ten to Bluetooth. To FireWire. Kolejne symbole oznaczają PS2, następnie HDMI, dalej RJ45, LPT. Gdy nauczysz się tych oznaczeń, nie będziesz miał problemu z ich odróżnianiem w każdym zakątku świata. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.